Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki i cóż, widzimy się dzisiaj w grze Novalands. I tak, na wstępie mam tutaj wystarczająco kapsuł z tymi muchami, żeby tutaj to zrobić. I tak, ogólnie mówiąc, dzisiejszy odcinek będzie dosyć nietypowy, gdyż iż ponieważ prawda jest taka, że będziemy robić dużo rzeczy, w tym kilka sekretów, o których nie mam pojęcia. To jest w ogóle jeszcze możliwe? Tak! Jest możliwe. Dobrze. Dobrze. Czyli to... info, które dostałem, nie jest kłamstwem. Mamy tu sekretną wyspę deweloperów. Możemy z dewami pogadać sobie dosłownie naszymi z tej gry. O, no co zobaczyć? Cztery niechlujne stworzenia w swoim naturalnym środowisku siedzą na krzesłach i naciskają przyciski, patrząc się w ekrany. Nie kamć programistów. Dziękujemy za grę. O, programiści. Wspaniały po prostu opis. Dostałem jedną skórkę, czy da się jeszcze inne dostać, czy nie? A, dobra. Czy programista był tutaj, to jest kompozytor i jeszcze raz przeczytam, bo tego nie czytałem. Ale tak, można tu zobaczyć cztery... A, okej. Okay. Czyli wszędzie będzie to samo, ale mam tu cztery skiny teoretycznie. Kursy gier. Okej. Okay. I ostatnia. To będzie. Artysty. Okej. Okay. A więc mamy takie piękne coś. I tak. Dzisiaj mogę powiedzieć, że będą trzy osiągnięcia. Te trzy widnieją jako sekretne. Od razu powiem na Steamie, więc. No. Dziękuję osobie, która mi przekazała, jak to zrobić, bo ja bym się domyślił. I teraz tak, to nie jest jedyne sekretne, bo teraz zajmiemy się drugim. Okej. Okay. Pierwsze zniszczone. I ogólnie tak, dla tych, którzy się zastanawiają, będziemy dzisiaj niszczyć właśnie te takie, najprościej mówiąc, cele teraz. Gdyż po prostu zniszczenie ich da kolejny achievement. I niszczyć je trzeba, od razu powiem, no, bo tu też dostałem informację. I szkoda, że to prawda, że sam się tego domyśliłem, ale nadal świetnie, że mam informację. Ale tak, trzeba będzie niszczyć w konkretnej kolejności. To jest dla mnie, no, zrozumiałe, a jednocześnie trochę smutne, bo... nie wiem, jak miałbym się domyśleć, że to trzeba w konkretnej kolejności niszczyć, w konkretnej kolejności się pojawia, że w ogóle da się to zniszczyć. Ma różne na to, ale sam często takie dziwne rzeczy sprawdzam, więc no. Teraz chodzi o to, że bym się tego nie spodziewał. A co za tym idzie na te. Po prostu dobrze to wszystko wiedzieć. Tak. Ogólnie mówiąc, tak jeszcze nie wspominałem, ale od poprzedniego odcinka dużo się nie zmieniło. Poza tym, że tam trochę może gdzieś dostawiłem parę maszyn. W sumie to tyle. Dosłownie. Parę maszyn, tyle. Dosłownie nic, nigdy. Nic nie zrobiłem po prostu. Dosłownie nic. No halo, szybciej. Okej. Okay. Jest achievement. Teraz kiedy tu mamy za sobą, pozostał... można powiedzieć, że ostatni z trzech sekretnych, które tu istnieją. Z pełną premedytacją muszę powiedzieć, że tego nie wiem, czy uda nam się zdobyć dzisiaj. I o nim powiem więcej w momencie, w którym w sumie praktycznie uda się go osiągnąć. Ale do tego wszystkiego musimy oczyścić tę wyspę. No, fajnie, ale... chciałbym, żeby... Czyli chyba dobrze zrobiłem, zostawiając sobie jedną kapsułę muchy, tak patrząc, że to... że te muchy teraz... I to jest... noż... to za fart. To za fart po prostu. Mamy już... ostatnią rzecz, która była potrzebna, żeby... osiągnąć sekretnego achievementa. Trzeba tu położyć zmutowany kwiat krwi. Odwiedzić to miejsce i... uwaga, uwaga.
Daliśmy jedno behemotium, ale to nie jest ważne. A nie, nie jedno, jednak trochę więcej. Najważniejsza jest skrzynka. Która zawiera, proszę. Siodło moschy. Czegoś tak. Teraz. To, co jest jednak istotne, to to... Temu teoretycznie możemy sobie, no, jeździć na takiej muszce. Trzeba je wykrafcić. Będę już potem sprawdzić, czy na dziku też muszę jeździć, ale tak 5 patyków, 5 kwiatów. Jak to się robiło? Dobra, 5 patyków. I 5 kwiatów. A to gdzieś też powinien się... Ja to szybko je nagromadzę. Ale tak, chcę po prostu sobie właśnie wszystko zrobić i... Okej, muchy tu jednak się dalej respią. Kolejny zmutowany kwiat, co ciekawe. A słyszałem od mojego informatora, że to jest takie rzadkie, że jeśli na to trafię podczas mojej rozgrywki szybko, to tu będzie fart. Tymczasem ja, który już jednego zdobył i drugi już tam leży sobie. No ale tak czy inaczej. Weźmy w ogóle więcej. Teraz zrobię też siodło na dzika dla bezpieczeństwa. No ale tak. Najprościej mówiąc, ostatni z sekretnych achievementów, o ile mogę ufać mojemu informatorowi, a raczej jest osoba na tyle zaufana, że chciałbym wierzyć, że mówi prawdę. To właśnie tak, dostaniemy za jeżdżenie łamane na sruwanie sobie na tej. No na muchach. A dzika, jak to mówiłem, też szybko zrobię, bo czym nie. Uwalniamy muchę. Co teraz? W sumie jak tego użyć, bo... Jakoś gdzieś trzeba specjalnie wyposażyć, czy co? Nie, ale to tak poważnie. Jak tego użyć? Bo chyba nie wiem. Chyba, że to muszę kapsuła być na podłodze i... Nie to siodło. To siodło jakoś przy kapsule? I guess... Okej, nie umiem. A! Okej. I w taki sposób. Zium! Mamy swoją prywatną muchę. Fajne to wziął. Okej. Okay. Byłem po prostu za głupi, żeby to zrobić, ale i tak wziął. Bądź grzeczną muchą, tu poczekaj. Tam gdzieś cię zaparkowałem. Teraz tak. Czy będzie tam, gdzie zaparkowałem, to ciągle czekać? Jeszcze musimy dzika se znaleźć. Na wszelki wielki. Moja mucha już mi znikła. Serio. Ona gdzieś tu na tej wyspie powinna chyba się budować. Ale już nie jestem pewien. No i na dziku też można, ale nie, nie. To jest nic, nie, tamta mucha była lepsza. Szkoda, że już uciekła. Tak czy inaczej, dzięki dziku. Zobaczymy, czy zaraz znikniesz, czy nie. Na pewno wiem, że ucieka. Jak próbuję go ten promieniem, ale... Nie sprawdzę, że ta mucha mnie od razu wyparowała. Chciałem sobie z niej korzystać. No ale dobra. Nie, jest! On po prostu łazi. Ale nadal jest. Okej. No, to mamy muchę. Więc tak, sekretne osiągnięcie już z nami. Teraz pora skupić się na bardziej istotnych rzeczach, czyli tak. Te dwie rzeczy. Potrzebujemy 5 sztabek tego super metalu. Jeden procesor. I 20 behemotium, ale behemotium to akurat mam pod dostatkiem. Tak, 5 sztabek tego supermetalu. Joink. Wezmę całe 20. Czemu nie? I do tych badań potrzebowałem jeszcze czego? Zaawansowanego tego takiego jakby chipa. Dobra, to teraz jak się robiło zaawansowane chipy? Zaawansowany chip. To się robiło tutaj, tylko tam. Robi się z jednego szkiełka, jednego tytanu, jednego komputera.
Okej. Okay. Zrobimy najpierw komputer sobie. Samemu, rzecz jasna, nie ufam na tyle. Bottom, żeby nie stworzyły 5 pierdliardów komputerów. Więc tak. Komputer powinien się produkować. Tak, produkuje się. Dobrze. Tutaj, zamiast zrobić chipa, włączam rzecz tutaj przez boty. Chciałbym połączyć chip z. Tak. Z tamtą, no. Szkiełkiem. Z jedną szkiełką tutaj webcam pociągnie. Bo jedno powinien sobie wziąć, ale oczywiście jestem zbyt głupi na to. Nadal nie mając wsparcia botów, bo nie ufam im, robimy inteligentny czujnik. Potem komputer czujnik z tytanem. Trzeba połączyć, być dobrze. Tylko jeśli chodzi o samo połączenie z tytanem. Brawo, ja. A jak sytuacja tu wygląda? Piece nie wyrabiają. Okej. Okay. Jak piece nie wyrabiają, to ja powiem tylko jedną rzecz. Możemy tych pieców postawić, ile chcemy. Za darmo, więc no. Może te piece pomogą? Oczywiście na wszystkich produkcjach tytanu. Nie. Tylko czy teraz węgla tu wystarczy. Jednak nie chciałbym musieć dostarczyć węgla z innych wysp. Nawet jeśli nie wszystkie piece będą pracować, to nie jest tragedia. Ważne, żeby szybciej pracowały. Bardziej. Okej. Okay. Teraz zbieram te 3 tytany, bo po prostu nie przydać. Mam do jakichś jeszcze samodzielnych inwestycji. Spa tutaj mamy fabrykę patyków chyba. Dobra, te dwie rzeczy się robią. W międzyczasie możemy już zainwestować w technologię jądrową, co daje elektrownię, ogniwa i baterie z behemutium. Rzeczy mówiąc, rzeczy, których nigdy chyba nie wytworzę. Chyba, że będą potrzebne do czegoś typu osiągnięcia. Ale tak. Teraz tylko czekać na takie rzeczy. A w międzyczasie, jak to się jeszcze będzie robić, zostawimy moją muchę i polecimy sobie w kosmosa, bo czemu nie. Mam trochę funduszy, to możemy wydać je na głupoty. A po wydaniu na głupoty, kto wie, może coś fajnego nawet zrobimy. Tak, jasne. Czy mam status kupca najwyższego? Nie. Więc lepiej to już weźmiemy. Teraz tak. Ja wiem, czym jest ten wiertacz. Nadal, tak w 100%, ale wydobywa sobie spod ziemi. Wezmę to na razie. Nowy przepis, tytanowe wiertło i wiertacz. Chciałbym się pobawić innymi rzeczami, ale tak jak już możemy, to od razu to zrobimy. Bo kto wie, może się okaże, że nawet dzięki temu będziemy w stanie... Trzeba tego żółtego komputera. Chyba ich nie umiemy robić jeszcze. Niedobrze. Ale tak, teoretycznie mówiąc, najprościej. Tytanowe wiertło się robi. Kiepsko i to bardzo. Przydałoby się, żebym to wiedział jednak. Dobra. Może to nie jest aż takie istotne? Albo jestem po prostu ślepy? Ale tak, ogólnie to ten... Chyba, że to nowe wiertło możemy kupić? Nie. To gdzieś tutaj? O! Cech elektrycznych z tytanu po prostu robi się to nowe wiertło. Okej. Okay. Dobrze. A nie tylko, czy w sumie one się zużywają, czy nie? Na wszelki wypadek tak postawię tylko jeden taki piecyk. Dosłownie jeden normalny piecyk elektryczny. Na tytanowe wiertła. Bez obsługi przez boty nawet. I w sumie, żeby to się tak nie gromadziło na podłodze, mogę też tu nastawić jeszcze duży magazynek. W sumie też to jest mój błąd, jeśli chodzi o wyspę.
O tam tutaj. Boty zbierające nie powinny znosić tam, tylko powinny wyrzucać pod anteną. W ten sposób nie będzie problemu, że one nic nie robią. Z wyspa nam się nie przepcha. Boty zbierające same będą mogły sobie ogarniać, kiedy chcą, co, jak, gdzie, kiedy. I tak dalej, więc no. Będzie dobrze. I teraz tak. Musimy złapać gdzieś jedną produkcję tytanu. Dobrze, że żaden tytan nie widzę, żeby był szybki. Gdzie on tu jest trochę tytanu? Nawet dużo, tu ukradniemy od razu sobie porcję. Tak. Jedno wiertło. Bo jak mówię, nie wiem, czy te wiertła będą się zużywać, czy nie. Jedno, jedyne wiertło. Nawet, żebym na pewno go nie zgubił, jak się wytworzy. Jak się będę zajmował czymś innym. Gdzie to jest? Robię sobie tutaj jakiś mini magazynek, na którym to wiertło będzie nam czekało. O, wiecie, różnie może bywać z tym wszystkim. I skoro po tych mega komputerów żółtych, a ja ich nie umiem robić jeszcze, to po prostu najlepszą decyzją będzie po prostu chwilowo po prostu się tam nie siedzieć, nie przejmować się tym wszystkim. Teraz tak, co zrobimy? Dosłownie odblokuje nam opcję tworzenia żółtego komputera. Dobra, więc niech superkomputer, znam też jako żółty komputer, siedzi. I teraz już bez żartów, bez wymyślania, bez jakichś... Nie wiem, bez czego, ale no, bez jakiegoś mordzenia. Żeby nie marnować czasu. Biorę. Wiem sobie na kosmiczny spacer, potem jak trochę teoretycznie ulepszeń ostatnio zdobyliśmy. Cel jest obecnie prosty. Jak najwięcej tych... asteroidów nagromadzić. Rubiny, fajna sprawa też, oczywiście, ale asteroidy ważniejsze. Jak najszybciej po prostu ulepszyć ten spacer do maksa, zrozumiecie. A z tego co widzę, co... No, idzie to dosyć dobrze. Nie wiem, czy szybciej niż wcześniej, czy nie. Ale tak, mamy już 10 z 60, więc... jakoś to będzie. A teraz kręcimy się i... Nie chciałem przerywać połączenia z tym asteroidem. Tak głupia gra. I żeby nie było, mówię głupia, nie głupia. No! Jaki ze mnie jełop! Się gro. Spokojnie. Tę asteroidę palić. Dziękuję. Byłem ciekawy, czemu dali te limity na ten spacer i tak dalej, skoro teoretycznie możemy ciągle te spacery sobie uruchamiać od nowa i od nowa i od nowa i od nowa. Dobrze, że mogli nie dawać tego. No, okej, tlen rozumiem, że jest, czy coś. Ale jeśli chcieli, żeby to było limitowane, to równie dobrze mogli dosłownie zrobić tutaj coś tego typu, że możemy tylko raz na jakiś czas. I... chcemy dokupić trochę i tak dalej. Ewentualnie, żeby było płatne, że każde wyjście to nas trochę kosztuje. Koniec misji za. Nie rozumiem. Nie no... mi... masakra. Ja osiągłem, ale zobaczmy ile mamy tego tak teraz tak na poważnie. 17. No niestety. Trzeba po prostu wychodzić. Wychodzić i nie czekać. Tylko kopać dziury w tych asteroidach. Że jak najszybciej znajdziemy wystarczającą ilość, żeby móc kupować jeszcze lepsze ulepszenia do tego, do tych po prostu spacerów kosmicznych. Nie ukrywam, one nie zmieniają w grze. To jest taki mini tryb fajny, przynajmniej dla mnie fajny, bo wiem, że nie każdemu to musi się on podobać. Ale ja naprawdę uważam go za miłą odskocznię od tego, co robimy na normalnych planetach, chociaż jest bardzo podobne. Ale hej. A gdzieś jest bardzo podobny, mnie się podoba, ja jestem z tego zadowolony. No jest trochę inne przez to, że mamy tutaj teoretycznie tą obniżoną grawitację, przez naszą postać się ślizga. Niczym taka pewna postać w grach z serii Mario. Nie wiecie o co chodzi, co jest to po prostu nawiązanie do tego, że w wielu grach z serii Mario, granic Luigi, macie dosyć takie właśnie ślizgające się poruszanie, w co niektórych potrafi mocno irytować, inni to lubią. A dla mnie bez różnicy i tak najczęściej gram Luigi, bo tak. Głównie dlatego, że wszyscy mówią, że on jest ciapą, że on nic nie umie i tak dalej, więc no...
prostu nie jest kochana postać przez ludzi. Smutne, wiem. Ale dlatego też ja często nim gram. Poza tym jakoś tak bardziej go preferuję do Mariana. A którego tak ciekawostka, często u nas w domu się nie mówi Mario, tylko właśnie Marian. Ewentualnie jak nie Marian, to mówimy na niego jeszcze Paździoch, na część Mariana Paździocha. Z kiepskich. Cóż, zmarłego już aktora. Ale dobra. Teraz się przejść, ale na razie odpuszczę. Weźmiemy po prostu te fragmenty Rubinu i... Zobaczymy, jak tam produkcja żółtego komputera. Obstawiam, że może być dosyć dobrze z nią. A nie żółtego komputera, czegoś przedkomputerowego. A ja jestem dzisiaj jakiś nieogarnięty życiowo naprawdę w tej grze, ale... Może to nie jest wielki problem. I tak będzie dobrze. I tak sobie poradzimy, i tak będzie świetnie ze wszystkim. Dobra. No to mamy część. Jaka oto wspaniała część pozwoli nam zrobić to. Czyli superkomputer. Jej. A to pozwala... Badania nad superkomputerem, moduł hiperkomputera, super jednostka sterująca, pozwala nam zrobić nowa gateway. Transportuje zasoby z powrotem na Ziemię. Jakiś ultimatywny cel. Myślę, że chyba bardzo powoli zbliżamy się ku końcowi. No ale dobra, jak się ten komputer robi? Kładziwo to coś i dwa te moduły. Okej. Okay. Dwa te moduły to... Dwa komputery. Tak, dwa komputery. Więc tak, raz, dwa. Rzuciłem te resztę chipów. A, dobra, mam je w kieszeni, tylko jestem za głupi, żeby to zauważyć nawet. Okej, okay, dwa komputery zwykłe nam się tu produkują, tutaj bardzo to jest potrzebne, to okej. Okay. To się otworzyło. Nie tu, dziękuję. Soczewki, teraz to tutaj zarzucę. Nie, jak się produkuje, co się ma produkować. I okej, okay, jak to się już zrobi, to... No, będziemy musieli po prostu to wszystko robić powoli. Ale stanowczo. Trzeba tutaj też tych baterii z Behemothiem. Dobra. Pewnie się załatwi za jakiś czas, tylko na razie... To jest z tym problemem? O! Ciekawe. Z jakiegoś powodu mam problemy z dostawami stali? Bardzo, czy stąd nie dostajemy stali tutaj? No, tak być nie może. Bardzo, ale potrzebuję tej stali. Jak ja mógłbym tego nie zauważyć? Nie szklana butelka. Stal. Wow. Wow, po prostu. Output stali się zapchał, a ci nic z tym nie robią. Maskara. Ja mógłbym tam zanieść od razu, ale wolę w ten sposób. Ciężko wspomóc tej wyspie już. Co nie zrobi człowiek, to i tak tu zawsze te boty będą zbyt zaletane, żeby wszystko załatwić. Jedno co pozostało, to może na jakiś czas wyłączyć boty zbierające. Ogólne paliwo... Prowadzi sobie, sobie pilnować. A właśnie, co gdyby... Przepisy wprowadzić zasoby? Wyłączyć dwóm i niech tylko jeden ma to wprowadzić zasoby? W stanie? Okej. Okay. To jest mi błąd, że wszyscy robią wszystko. Nie, dobra, inaczej to zrobimy. Ten, który będzie miał wprowadzić zasoby, czyli ten, nie będzie miał paliwa do generatorów, przepisy ogólne, woda i tak dalej. Dobra, gotowe.
jeśli dobrze to rozumiem, to on powinien w tym momencie po prostu latać i przenosić to, co gdzieś ma być przeniesione. Tak. Okej. Może gdybym tak dawno zrobił, to byłoby trochę lepiej. To teraz sprawa wygląda tak, czy potrzebujemy dwóch, którzy dostarczają rzeczy do maszyn? Raczej potrzebujemy dwóch, którzy sprzątają i jednego do maszyn. Ja powiedziałbym, że dwóch do maszyn. Dobra. Ale tak, jest to teoretycznie załatwione. Dobrze. I to jest tak. Z tego co widzę, to dużo szybciej się robią te... Drzewki. Bardzo le... Never mind. Jestem po prostu idiotą. Dwa idą na jeden komputer. Ale tak, najwyraźniej jestem totalnym idiotą, który nie ogarnia życia. Nic nowego. Żeby nie było, pamiętajcie, że ja do siebie z dystansem podchodzę w tym wszystkim. Nie musicie się przejmować, że źle myślę o sobie, czy coś takiego. Spokojnie, naprawdę. A tak, weźmy to. Przy okazji, że będziemy potrzebować plastiku i plastilu do różnych dziadostw i... Póki o tym pamiętam, wypchajmy resztę tutaj. Tak. To jest najsmutniejsze, za szybko tej tutaj kolekcji nie wykończymy. Wymaga tak bardzo skomplikowanych rzeczy, że po prostu świeje. Ale no. Powiedzmy, że po prostu będę musiał z czasem sobie to nafarmić. Długo trwało. Albo zrobię coś głupszego i pozwolę botom przejąć kontrolę nad tym wszystkim. Czy możemy linie produkcyjne craftić? Assembler... Tak, możemy. Dwa assemblery nowe. Tak, pozwolę botom pracować przy nich. Teraz tak, jeśli chodzi o smar, a to oczywiście super smar. Tutaj mamy komputer, mamy to, czyli teraz to jest jeszcze potrzebne. Ostatni przepis jest to. Oczywiście mogę tutaj stawiać. Powiedzmy, że tytan rzucę tutaj dalej. A jeśli chodzi o prąd, bo oczywiście prądu znów zabraknie. Dwa panele słoneczne wystarczą? Nie, co więcej. A niestety. A to za mało? Pewnie gdybym te elektrownie postawił, czy coś, to byłoby dużo lepiej. Albo generator by opanował. Nie. Ja jestem uparty z tymi swoimi głupimi panelami słonecznymi. Przepraszam, głupimi. Panele słoneczne są świetne w ogóle, ale no dużo miejsca tu zajmują. Dobra, tak czy inaczej, chyba wszystkie części już są podkowane? W sensie... Tak. Tak, wszystko jest w trakcie produkcji. I tego nie musiałem produkować tutaj. Ale well, już postawiłem, że niech będzie. Tak. Czy jest coś takiego wyjątkowego, co tutaj dałoby się jeszcze zrobić? Nie. I w sumie, żebym nie musiał tego nadzorować już w ogóle. I wiem, że są te jakieś mega assemblery. Właśnie w ogóle... Ciekawe? Gdzie mają te mega assemblery? O nie, skończyło się to. Well, I guess będziemy sprzedawać plastil. Ale właśnie chciałem wrócić do tego na szybko. A może, że przerzucimy się szybko na mega assemblery, jeśli one nie robią więcej, a robią szybciej, bo przecież zależy tylko na tempie. I tak, póki jeszcze chcą 10 plastila, to jestem w stanie się zgodzić, jako że mamy go w nadmiarze. Ale chyba ręcznie będę startował, jakby potrzebował gotówki po prostu. Bo boję się, że jeśli nie zrobię tego ręcznie, to będą problemy. Delikatnie mówiąc. Tak, jestem w stanie zaakceptować kolejny wystrzał.
Dobra, polećmy szybko na stację i zobaczmy, za ile jest tam schemat tego mega... Powiedzmy tego mega... Assemblera. 3,5. Skutecznie wytwarza zaawansowane delikatne komponenty. Pisze skuteczniej. Też skuteczniej. Dobra, wiecie co? Silnik będzie trochę krótszy niż zazwyczaj. No ale można powiedzieć, że jesteś na tym takim etapie. Nawet nieprzyjemnym, gdzie za dużo to już nie mogę wam pokazać. Bez długiego grindowania, więc po prostu na tym skończymy epizoda. I tak, spotkamy się w następnym odcinku, jak będę miał ogarnięte materiały różnorakie. Kupimy te lepsze maszyny może. Zobaczymy, jak będą działać i co ważniejsze, jak będę miał cokolwiek z tych tutaj rzeczy do jakby odłożenia. Czyli najprawdopodobniej 5 tego, 5 tego, bo mi zostało. Ale tak, żebyście tego byli świadomi. I co najważniejsze... Stali. Stali. Musimy... Bardzo szybko, jak tak patrzę... Załatwić sobie... Produkcję tych rzeczy z Behemutium, bo bez tego to... ani rusz. Tylko najgorzej, że pewnie trzeba robić to na dwa razy. Nie, nie na dwa razy. Raz tylko. Muszę jeszcze wiedzieć, gdzie robić to ogniwo z Behemotium. Jestem za głupi, żeby pamiętać takie rzeczy. Wstawiam ten piec. Tak, ogniwo z Behemotium robi się w tym piecu. No cóż. To by było na tyle, więc trzymajcie się. Hej, hej.